Dzień dobry. Słuchajcie państwo podcastu Polityki Insight Duży Pałac. W naszej audycji rozmawiamy o polskich wyborach prezydenckich. Prześwietlamy sztaby i kandydatów i opisujemy ich zmagania. Słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Nazywam się Andrzej Bobiński i zapraszam na dzisiejszą audycję. Jest poniedziałek, 29 czerwca. Właśnie został opublikowany lejpol firmy Ipsos, który daje zdecydowane zwycięstwo w pierwszej turze Andrzejowi Dudzie i ponad 12 punktów przewagi u progu drugiej tury. Razem z Janną Sawicką, Ryszardem Łuczynem i Wojtkiem Szackim zastanawiamy się, co się stało oraz co nas czeka przez najbliższe dwa tygodnie. Może zacznijmy od szybkiej sondy, kto waszym zdaniem wygrał, a kto przegrał pierwszą turę. No, ewidentnym wygranym pierwszej tury jest Andrzej Duda, który nie spadł wbrew niektórym przewidywaniom i sondażom poniżej 40%. W dodatku poprawił jeszcze swój wynik z tego pierwszego exit pola i w late polu osiągnął 42,5%, co daje mu bardzo dużą zaliczkę przed drugą turą, a po drugie pokazuje, że ta mobilizacja PiSu sprawiła, że ma więcej głosów w liczbach bezwzględnych niż PiS w 2019 roku, co jest no, ewidentnym sukcesem i pokazem skuteczności kampanii. Ta strategia mobilizacji maksymalnej własnej bazy i nie szukania wyborców gdzie indziej przyniosła efekt. Nie wiem, czy to wystarczy do wygrania wyborów, ale Andrzej Duda na pewno może zaliczyć ten pierwszy etap kampanii do udanych. Ale uzupełniając, to mam poczucie, że i Rafał Trzaskowski może czuć się dość dobrze z tym wynikiem, na który wskazuje Late ball, bo przynajmniej z tego, co na ten moment wiemy, przekroczył ten próg 30%, na którym im zależało i który może być jakąś dobrą wróżbą dla Trzaskowskiego na drugą turę. Natomiast jeszcze uzupełniając to, kto wygrał, kto przegrał, to z mojej działki. Mam poczucie, że Krzysztof Bosak może być dość zadowolony z siebie, bo zwiększył też pulę wyborców w stosunku do tego, ile miała ich Konfederacja w zeszłym roku. Natomiast zdecydowanymi przegranymi są Władysław Kośniak kamysz i Robert Biedroń. Przy czym Kosiniak-Kamysz jest no, większym przegranym, bo stracił dużo więcej niż Biedroń i stracił to też szybciej. No dobrze, to został Szymon Hołownia. Na jego wyniku raczej nie można uznać za sukces, ponieważ on wielokrotnie mówił, że chciałby w tych wyborach wejść do drugiej tury, a następnie wygrać wybory prezydenckie, co wiadomo, że się nie udało. Natomiast mam wrażenie, że ten wynik 13,5%, który pokazał Late Paul, to jest wynik bardzo przyzwoity. To znaczy, że ponad 2,5 miliona wyborców na niego zagłosowało. To znaczy, że udało mu się. Nie dość, że zablokować spadek sondażowy, który został wywołany wejściem do gry trzaskowskiego, ale też udało mu się zmobilizować i urosnąć na ostatniej prostej. Ten wynik jest lepszy niż wskazywały sondaże w ostatnim tygodniu kampanii. Ta mobilizacja była zamierzona, była rzeczywiście widoczna i na ulicach, i w mediach społecznościowych, i udało mu się ten wynik. Poprawić, natomiast rozumiem, że to nie jest to, o czym Szymon Hołownia marzył. Ja może powiem tak trochę w dosadniej. No uważam, że Szymon Hołownia osiągnął bardzo dobry wynik i że należy do zwycięzców tej rywalizacji. To, że nie wejdzie do drugiej tury, to było jasne. Natomiast 13,5% to jest znakomity wynik. I gdyby teraz jakieś wybory się przytrafiły parlamentarne, no to byłby wspaniały budulec do wejścia do Sejmu, no tyle, że tych wyborów nie ma. No Wojtku, ale jakbyś to porównał do wyniku Paweła Kukiza sprzed pięciu lat, nie masz takiego poczucia, że jednak jak na czarnego konia osobę z zewnątrz, która miała tutaj wejść i rozsądzić z strony, to jednak te 13,5% to nie jest to prawie 20%, które miał Paweł z pięciu lat Nawet latem. ponad 20%. No nie jest, ale w liczbach bezwzględnych to jest już bardziej zbliżone. No, Szymon Chownia miał naprawdę trudno, bo miał dużo silniejszego kandydata, trochę zbliżonego pod względem ideowym, światopoglądowym, pewnie też programowym, czyli Rafała Czaskowskiego. No i przegrał tę rywalizację, ale tak czy inaczej myślę, że tę kampanię może zaliczyć do bardzo udanych. Ja muszę powiedzieć, że ja jednak jak tak sobie o tym myślałem. To wieszałem tą poprzeczkę Szymanowi Hołowni na 15%. I miałem takie poczucie, że właśnie to, o czym mówiła Joanna, czyli ta mobilizacja na ostatniej prostej kampanii, ci wolontariusze, ta opowieść o tym, że właśnie on tutaj wejdzie klinem pomiędzy PiS i Platformę, że to jednak dawało jakoś nadzieję, szczególnie z perspektywy lepszych sondaży wcześniej, a wręcz właśnie tego. Jakiegoś takiego pukania do drugiej tury w pewnym momencie. Oczywiście wszystko się zmieniło i tak dalej, ale że jednak to jest bardzo przyzwoity wynik, ale ja jednak mam tak, że on nie jest jakiś taki nadzwyczajny. No dobrze, powiedziałem swoje, to teraz jeszcze bym Was zapytał o to, co Was zdziwiło w tych wynikach. Na razie patrzymy na wyniki, głównie te sondażowe Ipsosu. Ale też patrzymy na rozkład wyników po województwach, na frekwencję na to, jak głosowali młodzi starzy. Frekwencja, jak wiemy, była wysoka, była rekordowa, w sensie była najwyższa od wyborów prezydenckich w 1995 roku. Jeśli chodzi o województwa, to ona się rozkłada tak dosyć klasycznie, to znaczy. Tak, jak wydaje mi się, jak w wyborach parlamentarnych wygrało województwo mazowieckie, które było bardzo zmobilizowane, ale jednak odrobinkę mniej niż w wyborach parlamentarnych 68% wyniosła tam frekwencja. A z drugiej strony były mocno zmobilizowane te pisowskie województwa na ścianie wschodniej i południowej, czyli Podkarpacie i Małopolska z wynikiem około 64%. To, co jest najciekawsze w frekwencji, to jest rozkład wiekowy, bo widać, że grupa. Wyborców najstarszych, którzy zwykle najchętniej chodzą do wyborów, teraz się mocno zdemobilizowała, co prawdopodobnie jest efektem koronawirusa. I do wyborów poszło tylko 56% osób powyżej 60 roku życia, czyli o 10 punktów procentowych mniej niż jeszcze pół roku temu, ale za to do wyborów poszli młodzi i to bardzo tłumnie. Tu frekwencja jest zbliżona do tej frekwencji średniej krajowej, co oznacza 15-punktowy wzrost w porównaniu do ostatnich wyborów. Parlamentarnych. Jakbyś mogła więcej powiedzieć na przykład o województwie dolnośląskim, czy dziwi Cię, że wygrał tam Rafał Trzaskowski? Bo to nie było, zdaje się, jedno z tych województw, w których on miał wygrać. Tak, rzeczywiście tutaj jest jedno z największych zdziwień, jeśli chodzi o regionalny rozkład poparcia. bo Poparcie dla Trzaskowskiego wyniosło tam 38%, czyli urosło od wyborów parlamentarnych w stosunku do wyniku oczywiście koalicji o 8 punktów procentowych. Trzaskowski niewielką sumą głosów tak naprawdę zwyciężył nad Andrzejem Dudą. Andrzej Duda miał tam 35% poparcia i spadł w porównaniu z pis o trzy punkty. Tam PiS miał bardzo duże kłopoty, opisywane często przez Gazetę Wyborczą. Zresztą tam się też rozpadły struktury. Tam była ta afera z ubraniami z PCK sprzedawanymi przez różnych polityków PiS-u. Więc być może. Jest to efekt tego. Natomiast o tych awariach już tak naprawdę słyszeliśmy wcześniej, nawet przed wyborami parlamentarnymi. No właśnie ja bym się jeszcze tutaj wstrzymał z tymi wojewódzkimi rozważaniami, dlatego że musimy pamiętać, że te wyniki, o których teraz rozmawiamy, to były wyniki jeszcze z Exit Pola. W przypadku Late Pola one troszkę urosły dla Andrzeja Dudy, a Minimalnie słabszy jest Rafał Trzaskowski, więc być może, jak zobaczymy już ostateczne wyniki, to okaże się, że w województwie dolnośląskim wygrał Andrzej Duda i nasze rozważania stracą nieco na aktualności. No dobrze, słuchajcie, to teraz przechodząc szybko do drugiej tury. Rozumiem, że sytuacja mniej więcej wygląda tak, że wiemy, że przewaga Andrzeja Dudy nad Rafałem Trzaskowskim będzie wynosiła plus minus 12 punktów procentowych. I wydawałoby się, że jest to olbrzymia przewaga i że bardzo ciężko będzie to odrobić. Jak się spodziewacie? Czy to jest tak, że już wszystko wiemy, czy jednak będzie rzeczywiście tak blisko, jak sugerowałyby sondaże. No bo tu są trochę dwie rzeczywistości. Jest ta rzeczywistość, że się tak wyrażę, wyborcza. To znaczy wiemy, ile osób mniej więcej zagłosowało na jednego i drugiego kandydata, ile jeszcze dodatkowo głosów musi zdobyć Rafał Trzaskowski, ile dodatkowo głosów musi zdobyć Andrzej Duda, żeby zwyciężyć. A z drugiej strony, jak patrzymy na te sondaże drugoturowe, to cały czas one wskazują na bardzo wyrównaną walkę i w zależności od sondażowni i od momentu pomiaru Wskazują albo na wygraną jednego, albo drugiego kandydata. Jak pogodzić te dwie rzeczywistości? Przede wszystkim, ja bym się niespecjalnie przejmował tymi wynikami sondażowymi sprzed pierwszej tury. Mamy teraz całkiem nową sytuację, nową kampanię. Wszystko się zaczyna tak naprawdę od zera. Rafał Trzaskowski ma dużo więcej do nadrobienia, ale już te pierwsze dwa sondaże, które się pojawiły, pokazują, że przewaga Andrzeja Dudy jest. Rzędu jednego punktu procentowego, czyli to jest około 200 tysięcy głosów, może ciut mniej. Może się to wydawać, że to jest bardzo mało, jeśli się spojrzy na procenty. Jeśli chodzi o liczbę głosów, no to jednak 200 tysięcy to jest całkiem sporo. Nie należy się spodziewać, żeby ta różnica była znacznie większa. Znaczy, możemy zapomnieć o przewadze na przykład 55 do 45. Procent to będzie zdecydowanie bliżej jeśli chodzi o wynik procentowy. A krajobraz no zobaczyliśmy już trochę tego krajobrazu w tych pierwszych wystąpieniach kandydatów drugoturowych po ogłoszeniu wyników pierwszej tury. Obaj zaczęli robić te drugoturowe szpagaty. Rafał Trzaskowski powiedział do wyborców Krzysztofa Bosaka, że przecież my mamy w zasadzie takie same poglądy na gospodarkę i w podobny sposób chociaż z innych powodów kokietował a z powodów to takich samych tylko w inny sposób kokietował wyborców Konfederacji Andrzej Duda mówiąc o pewnej wspólnocie światopoglądowej i w przypadku pozostałych wyborców jest podobnie z tym że jest trochę tak że wyborcy Szymona Hołowni są traktowani trochę jako ci którzy i tak zagłosują raczej na Rafała Trzaskowskiego więc o tych wyborców myślę głównie będzie zabiegał Rafał Trzaskowski, a nie Andrzej Duda. Musi ich Rafał Trzaskowski czymś ująć, żeby oni nie oddali głosu nieważnego albo się nie zdemobilizowali. Jano, jak myślisz, co zrobi Szymon Hołownia i czy myślisz, że poprze Rafała Trzaskowskiego? A także co Twoim zdaniem powinien zrobić, mając na uwadze budowę nie partii politycznej, którą zamierza zbudować. Ja się spodziewam, że w ostatecznym rozrachunku on poprze Rafała Trzaskowskiego. Też takie są intuicje zdecydowanej większości jego elektoratu, co wynikało z kilku badań przeprowadzonych jeszcze przed pierwszą turą. Takie są intuicje myślę, że zdecydowanej też większości jego otoczenia. Zaraz po wieczorze wyborczym wypowiadał się w ten sposób Jacek Cichocki, chociażby, że znacznie mu bliżej do Rafała Trzaskowskiego. Chyba nie musiał tego mówić, żeby więcej wszyscy o tym wiedzieli. Rzeczywiście może być to jakoś tam niewygodne ze względu na ruch, który chce budować, i wiadomo, że będą z Rafałem czy też z Platformą bardziej obywatelską, czy koalicją konkurować o podobną grupę wyborców. Natomiast też myślę, że taki brak poparcia byłby po prostu niedobrze przyjęty przez sam jego elektorat. Natomiast ciekawsze jest pytanie, czego on będzie chciał w zamian, czego on zażąda. On o tym mówił w czasie swojego wieczoru wyborczego. Natomiast ja się domyślam, że tutaj jeszcze będą jakieś inne postulaty, typu na przykład, wyobrażam sobie, że może zażądać tego, żeby kancelaria prezydenta była całkowicie bezpartyjna. Jeszcze cię się tutaj ja się zastanawiam, bo ja zgadzam się z sobą, zakładam, że Szymon głównie koniec końców poprze Rafała Trzaskowskiego, ale zastanawiam się, jak to poparcie będzie wyglądało i jak silne to będzie poparcie. Znaczy, na ile on powie, że oczywiście nikogo do niczego nie może zmusić, ale on uważa, że lepszym kandydatem na prezydenta jest Rafał Trzaskowski i zniknie z tej kampanii wyborczej, czy raczej będzie bardzo silnie wspierał tego Rafała Trzaskowskiego i trzymał za niego kciuki, a też w jaki sposób starał się mu pomóc przez te dwa tygodnie. I teraz pytam o to, dlatego że Zastanawiam się, czy Szymonowi Chołowni powinno zależeć na tym, żeby Trzoskowski wygrał, czy przegrał, bo jeżeli on go poprze, ale poprze go półgębkiem i Trzoskowski przegra, to mam wrażenie, że chołownia traci podwójnie. Więc jeżeli to poparcie ma cokolwiek przynieść Chołowni, no to zakładam, że on powinien liczyć na to, że osoba, którą on poprze, wygra te wybory. Więc teoretycznie powinien się silnie zaangażować i silnie poprzeć tego Trzaskowskiego. Z drugiej strony jest to wbrew logice właśnie budowy tej partii. Więc mi o to, jak myślisz, jak aktywnie Hołownia będzie popierał Trzaskowskiego? Nie no, nie wyobrażam sobie, żeby Szymon Hołownia nagle wsiadł swojego kampera, przykleił na niego wizerunek Rafała Trzaskowskiego i zaczął mu robić kampanię prezydencką. Przez ostatnie dni... Porównywał wybór Rafała Trzaskowskiego na prezydenta do złamania ręki, co jest o tyle lepsze od prezydentury Dudy, że ją z kolei porównywał do pożaru w domu. Więc sugerował od kilku dni, że Trzaskowski byłby lepszy, ale też nie byłby dobry. Całą swoją kampanię zbudował na walce z. Popisem. To po co on ma popierać tego Trzaskowskiego, jeżeli możemy przyjąć, że bez silnego poparcia Hołowni Trzaskowski tego nie wygra. To może lepiej jednak nie popierać Trzaskowskiego z perspektywy Hołowni. Wydaje mi się, że on musi się opowiedzieć, ponieważ stał się ważną osobą w życiu publicznym. Zyskał poparcie prawie 3 milionów, tak dwa i 6 pewnie miliona głosów. Zaskarbił sobie i jego wyborcy oczekują... Zapewne, żeby się jakoś opowiedział. Tu się moim zdaniem krzyżują różne interesy i to są trochę lustrzane procesy zachodzące po prawej i po lewej, powiedzmy, stronie sceny politycznej. Czyli w przypadku Szymona Hołowni jego interesem długofalowym jest upadek platformy, do czego mogłoby doprowadzić przegranie wyborów przez Rafała Trzaskowskiego. Co by z kolei być może otworzyło pole dla jego niepartii? Do zaistnienia i zastąpienia platformy w roli głównej siły opozycyjnej. Z drugiej strony, no, Szymon Hownia musi się liczyć z poglądami swoich wyborców, prawie 3 milionów, z których myślę, zdecydowana większość będzie chciała jednak zwycięstwa Rafała Trzaskowskiego, bo jednak lepiej mieć złamaną rękę niż spalone mieszkanie. Po trzecie wreszcie. Szymon Hołownia też funkcjonuje w pewnym środowisku, i myślę, że nacisk mediów, które już teraz bardzo intensywnie pytają, a kogo pan poprze, panie Szymonie, i tak dalej, że ten nacisk sprawi, że on nie będzie mógł specjalnie uniknąć takiej deklaracji. Ale z kolei po drugiej stronie działa ten sam mechanizm czyli no, mamy do czynienia z wyborcami Krzysztofa Bosaka, którzy pewnie. Jednak mimo tych wszystkich zaklęć Rafała Trzaskowskiego o wspólnych poglądach gospodarczych, jednak sądzę, że bliżej jest większości tych wyborców do Andrzeja Dudy, no ale z kolei w interesie Konfederacji jest przegrana obecnego prezydenta, tak żeby coś się zaczęło dziać po tej prawej stronie i Konfederacja może rosnąć tylko kosztem PiSu. Więc sądzę, że Krzysztof Bosak w duchu będzie bardzo kibicował Rafałowi Trzaskowskiemu. Jacek Wilk to już na pewno, bo kiedyś powiedział nawet, że na niego zagłosuje. Natomiast nie mogą tego powiedzieć, bo to byłoby wbrew sentymentowi ich wyborców. A Ryszard, czy myślisz, że to, co zrobił Kosiniak, Kamysz i Biedroń, ma jakikolwiek wpływ na wynik tych wyborów, czy to jest już tak, że ich elektoraty tak naprawdę wiedzą, co zrobią, i ich deklaracje są w tym momencie drugorzędne? Tak jest na pewno w przypadku Biedronia. Badania pokazują nam, że 90 parę procent wyborców kandydata Lewicy, tak czy inaczej pójdzie głosować na Rafała Trzaskowskiego. Moim zdaniem Biedroń, tak czy inaczej tego Trzaskowskiego może poprzeć nie dlatego, żeby to miało cokolwiek zmienić, tylko raczej dlatego, żeby nie rozminąć się znowu z nastrojami właśnie tak jak mówiliśmy tutaj swoich wyborców. Ja mam poczucie, że Lewica Kilka razy dostała już taką lekcję, że kiedy trwa kampania, a ty skupiasz się na krytykowaniu innych formacji opozycyjnych czy kandydatów opozycyjnych, to to nie kończy się za dobrze. I w związku z tym mam poczucie, że, że Biedroń, żeby pokazać, że jednak jest tym antypisem, tak samo jak jego wyborcy, że może poprzeć tego Trzaskowskiego, niezależnie od tego, czy to cokolwiek zmieni. W przypadku Władysława Kosiniaka-Kamysza nie jestem pewien, co on zrobi. Sądzę, że też mu ostatecznie może Trzaskowskiego poprzeć. Natomiast jego wyborcy nie są już aż tak zdecydowani jak wyborcy lewicy czy Roberta Biedronia. Natomiast umówmy się, ani jednych, ani drugich za dużo w tym momencie nie ma. Z drugiej strony o wyniku tych wyborów naprawdę zdecyduje być może kilkadziesiąt tysięcy głosów. Więc... Nawet głos kandydata tak niewielkiej ostatecznie liczby wyborców może mieć znaczenie. Natomiast jeżeli jeszcze mówimy o interesie danych ugrupowań, to wydaje mi się, że w interesie zarówno SLD, jak i PSL w tym momencie jednak leży wygrana Rafała Trzaskowskiego bo obie partie są potencjalnymi koalicjantami Koalicji Obywatelskiej, gdyby jej się udało wygrać wybory parlamentarne i stworzyć większość. Więc tutaj też myślę, że tym akurat liderom mogłoby zależeć, żeby nawet niezależnie od tego, jak mocno poprał Rafała Trzaskowskiego, bo jednak się tego spodziewam w tych wyborach, to żeby podskórnie też mógł kibicować. A ja muszę się z połową tego stwierdzenia nie zgodzić, bo moim zdaniem PSL-owi nie powinno zależeć, czy koalicji polskiej nie powinno zależeć na przyspieszonych wyborach, bo zgaduję, że bardzo ciężko będzie im osiągnąć w najbliższym czasie wynik porównywalny do tego z 2019 roku. I może to jednak jest tak, że w długofalowym interesie PSL-u niekoniecznie Kościniaka Kamysza i niekoniecznie osób, które teraz tą formacją zarządzają, ale byłoby jednak dotrwanie w tej kadencji i spojrzenie bardziej w stronę PiS-u niż w stronę opozycji. My się trochę prześlizgnęliśmy w tym pierwszym pytaniu Twoim o przegranych i wygranych kampanii nad Władysławem Kośniakiem Kamyszem, ale moim zdaniem z tych wszystkich kandydatów to on przegrał najbardziej pod względem politycznym, dlatego że były momenty, w których to on był drugi w sondażach prezydenckich i wtedy na wyciągnięcie ręki wydawał się jego plan pokonania i zastąpienia Platformy Obywatelskiej Koalicją Polską. Konsekwencje wyborów majowych, gdyby one się odbyły, ewidentnie doszłoby do dużych rozłamów w klubie Platformy Obywatelskiej. Władysław Kosiniak-Kamysz jako człowiek, który miałby powiedzmy 18% w wyborach prezydenckich, Mógłby swobodnie tworzyć wielką partię, która by była nowoczesną hadecją, która by przyciągała różne twarze z platformy obywatelskiej. On ma subwencje, miałby popularność. No, wszystko składało się w piękną całość i w ciągu paru tygodni runęło jak domek SKARD. I dlatego moim zdaniem on jest największym przegranym. Ja nie wiem, co on zrobi i nie wiem, co z nim zrobią w PSL-u. I relacje tej partii z PIS-em oraz relacje tej partii z platformą, moim zdaniem, będą teraz bardzo ciekawe w najbliższych miesiącach. Wracając szybko do tej drugiej tury, jeszcze pytając was o kwestie strategii na tą drugą turę. Tak jak ja słuchałem pierwszych wystąpień po wynikach pierwszoturowych Rafała Trzaskowskiego i Andrzeja Dudy, to dosyć jasno zarysowuje się. Ta różnica w tym, jak oni opowiadają, o czym ich zdaniem będzie ta druga tura. Andrzej Duda dużo mówi o trwaniu, o kontynuacji, o tym, jak to lepiej Polakom się żyje w 20 roku, niż się żyło w 15. Prosi swoich wyborców i też swoich potencjalnych wyborców, żeby sobie przypomnieli swoją sytuację 5 lat temu i żeby porównali ją ze swoją sytuacją teraz. I ogólnie mówi bardzo dużo o przeszłości. Z kolei Rafał Trzaskowski bardzo intensywnie próbuje opowiadać o przyszłości i bazować swój przekaz na przyszłości. Tak w teorii wydawałoby się, że wygrywa się wybory mówiąc o przyszłości, a nie o przeszłości. Więc chciałem Was zapytać o to, czy Waszym zdaniem to może sugerować jednak, że ta strategia pisowska jest gorzej dobrana do chwili. A z drugiej strony, druga rzecz, o którą chciałem zapytać. To jest o uwiązanie partyjne, to znaczy wydaje mi się, że w tej kwestii właśnie tego, kto to wygra, no to jest oczywiste, że obaj kandydaci muszą wyjść poza swój elektorat partyjny. Duda musi dozbierać mniej głosów niż Rafał Trzaskowski, ale jednak obaj muszą wyjść poza swoich wyborców partyjnych. I teraz Andrzej Duda już na wieczorze wyborczym pojawił się w otoczeniu normalnych ludzi, aczkolwiek ubranych w stroje ludowe niektórych, a jednak za Rafałem Trzaskowskim stanęła cała wierchuszka koalicji obywatelskiej. Więc podsumowując, pierwsze pytanie przyszłość-przeszłość, drugie pytanie kto lepiej ukryje proporczyk partyjny w tej końcówce kampanii, o to kto zostanie prezydentem Polski. Ja mogę się odnieść do tego pierwszego pytania, bo to mi się wydaje taką rywalizacją już chyba nieraz omawianych tutaj przez nas emocji, to znaczy nadziei i strachu i na tym strachu stara się grać Andrzej Duda, czyli na strachu swojego elektoratu, że mogliby stracić to, co zyskali dzięki rządom PiSu, a Nadzieję z kolei stara się wlać w serca swoich wyborców Trzaskowski. I nie mam poczucia, że on to robi jakoś umiejętnie. To znaczy, on mówi dużo, mamy dość, ale jeszcze nie opowiedział wizji przyszłości. Mówi o. Tej niby przyszłości, ale ja w ogóle nie widzę wizji przyszłości, którą on proponuje swoim wyborcom. Być może to jest jego misja na najbliższe dni, być może sztab już ma to rozpisane i wymyślone, ale tak jak chce grać tą nadzieją, to jeszcze nie wiadomo, na czym ona miałaby się oprzeć. Ja natomiast bym się odniósł do drugiego pytania i moim zdaniem warto zwrócić uwagę na to, jak wygląda kampania Andrzeja Dudy i jak dużo on mówi o osiągnięciach rządu PiS. To znaczy, Fundamentem tej kampanii w zasadzie było powiązanie prezydenta z rządem. Bardzo dużo słyszeliśmy przecież o tych wielkich inwestycjach, które co prawda jeszcze nie powstały, ale bez wsparcia prezydenta na pewno nigdy by nie powstały, więc mamy tutaj strukturalną niemożliwość ukrycia proporczyka pisowskiego, że jeśli kampania jest o tym, że prezydent musi współpracować z premierem, który jest jako żywo z spisu, no to nie da się ukryć tego proporczyka. I jaka tego jest konsekwencja dla drugiej tury? Moim zdaniem, w drugiej turze bardzo ważna będzie ta narracja gospodarcza, która trafi albo nie trafi do wyborców Krzysztofa Bosaka. Tego ponad miliona 300 tysięcy osób, które w przeważającej większości są niezadowolone z polityki, powiedzmy, społeczno-podatkowej rządu PiS. Cała kampania Krzysztofa Bosaka była oparta o narrację głównie gospodarczą, tam nie było dużo tematów światopoglądowych. Bosak bardzo dużo mówił o tym, jak to nigdy w życiu by żadnego podatku nie podwyższył, a w zasadzie to wszystkie by obniżył. I z tego powodu wielu wyborcom właśnie Konfederacji i jej kandydata, może być bliżej do Rafała Trzaskowskiego, który oczywiście musi prezentować też taką narrację, że absolutnie nie wycofa 500, absolutnie nie pozwoli na podwyższenie wieku emerytalnego, ale jednak jest bardziej kojarzony z liberalizmem gospodarczym niż Andrzej Duda. Ja też się odniosę raczej do tej drugiej części Twojego pytania. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o chowanie proporczyka z logo partii, to Andrzej Duda nie musi tego robić jakoś bardzo wyraźnie, ponieważ jego partia ma, Ponad 40% jest popularne, jest w świeżo po wygranych wyborach parlamentarnych. I ewidentnie te związki, o których mówił Ryszard z rządem, z partią, nie szkodzą prezydentowi. No jest oczywiście, nie widać Antoniego Macierewicza na pierwszej planie tej kampanii. Jarosław Kaczyński jest też raczej mało obecny, ale rządu jest już dużo. Wielu znanych polityków PiSu bardzo aktywnie uczestniczy w tej kampanii. Nie wydaje mi się, że to był balast dla obecnego prezydenta. natomiast nie jestem w stanie po prostu pojąć, jak można było tak spaprać wieczór wyborczy, jak to zrobili ludzie na zapleczu Rafała Trzaskowskiego. Nie wiem, w wyniku jakich procesów umysłowych doszło do tego, żeby jednym obrazkiem zakwestionować półtora miesięczne starania strategiczne całego sztabu. Przypominam, że kampania Trzaskowskiego polegała na tym, żeby unikać związków z platformą, nie pokazywać się w towarzystwie najbardziej znanych polityków platformy. Po czym w momencie, kiedy zaczyna się walka w drugiej turze, w pierwszych minutach tej walki Rafał Trzaskowski pojawia się na scenie w towarzystwie wszystkich, również tych najmniej popularnych polityków Platformy Obywatelskiej i w pierwszych i drugich słowach swojego przemówienia mówi głównie do polityków Platformy Obywatelskiej. Jest to dla mnie niepojęte. Nie mam po prostu słów krytyki na to i nie mam pojęcia, kto to wymyślił i dlaczego kandydat się na to zgodził, ponieważ jest to ewidentna sprzeczność z całym jego przekazem kampanijnym z ostatnich wielu już tygodni. A ja bym się zmierzył z pytaniem, które stawiasz. Jeszcze tylko odmieniając, że nie było na tej scenie Grzegorza Schetyny, więc jest tak, że... No nie tego akurat polityka zabrakło, tak. Ale no wydaje mi się, że to jest po prostu logika partyjna. No i to jest to, o czym często mówił Szymon Hołowniec. znaczy, To jest tak, że niezależnie od tego, jak dobrą kampanię miał Rafał Trzaskowski, jak sprawnym kandydatem on się nie okazał, to jednak jest on kandydatem partii politycznej. I w tym momencie... Połowicznego triumfu, bo uznaliśmy, że to 30% to powiedzmy, że jest dobry wynik. Z tym też pewnie możemy jakoś tam dyskutować, ale uznajmy, że on był dobrym wynikiem. To na tej scenie pojawili się politycy i pokazali, hej, cześć, to my, koalicja obywatelska. Nadal tu jesteśmy i też o tym mówiliśmy w poprzednich podcastach. Nie zniknęliśmy, nie zamierzamy zniknąć i będziemy tu z Wami jeszcze powsze czasy. No i teraz, czy to jest dobrze dla Rafała Trzaskowskiego i czy to dobrze zwiastuje przed drugą turą, czy nie, to myślę, że każdy z Państwa, którzy nas słuchają, może sobie na to pytanie odpowiedzieć. Natomiast chciałem podbić na koniec już w moim ostatnim słowie to, co powiedziała Janna, bo wydaje mi się, że to jest bardzo trafne. Wydaje mi się, że kluczem tak naprawdę do zwycięstwa. Rafała Trzaskowskiego jest napełnienie tych frazesów o przyszłości i nadanie jakiejś rzeczywistej treści tej nadziei, bo bez tego to się nie uda, to znaczy formalnie to się wszystko zgadza i moim zdaniem formalnie to jest tak, że Rafał Trzaskowski ma pewną przewagę taką nie wiem, programowo-intelektualną, to znaczy łatwiej jest wygrać wybory na hasłach przyszłościowych i zbudowanych na nadziei, a nie na przyszłości i na strachu. Ale żeby ją wygrać, to rzeczywiście trzeba potrafić tą przyszłość opowiedzieć i napełnić serca swoich zwolenników albo swoich potencjalnych zwolenników tą nadzieją. I to tak naprawdę jest pytanie za 100 punktów przez te dwa tygodnie: czy Rafał Trzaskowski będzie w stanie to zrobić? Bo wydaje mi się, że wbrew tym wynikom i wbrew pozorom, te wybory są do wygrania przez Rafała Trzaskowskiego, ale tylko pod warunkiem, że on wskoczy na zupełnie inny poziom swojej kampanii, to znaczy, że rzeczywiście będzie w stanie opowiedzieć tą przyszłość tak, jak on ją widzi. Tymczasem bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie nas i Wam, że jeszcze tu jesteście i macie siłę, żeby ze mną rozmawiać. Dziękuję. A potem wracamy do pisania. Dziękuję. Dzięki. Dziękuję. Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek Dużego Pałacu. Posłuchajcie również naszych innych audycji. We wtorki Energii do Zmiany, w czwartki technologicznego podcastu Przyszłość z dziś, a w piątki audycji o najważniejszych wydarzeniach politycznych i gospodarczych w Polsce, Europie i na świecie. Znajdziecie nas w serwisach Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, na SoundCloudzie i w innych aplikacjach, w których słuchacie podcastów. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.